Cześć Wam, siemanko, ja jestem Rzecior z kanału Rzecior TV, a Ty właśnie jesteś w miejscu, gdzie możesz nauczyć się naprawdę zajebistych trików, ale dzisiaj coś dla początkujących, jeśli chodzi o iluzję karcianą. Także jeśli właśnie się nudzisz i trafiłeś na ten filmik, a masz gdzieś karty do gry, tylko że są gdzieś w szufladzie, zakurzone na półce, to możesz je teraz wyciągnąć i sprawić, że nawet Ty jesteś w stanie wykonać ten trik. Także jeśli już jesteś ciekawy, to najpierw pokażę Wam ten trik, a potem przejdziemy do wytłumaczenia, wytłumaczę Wam, jak Wy możecie go zrobić. Tak jak już mówiłem, jest to trik karciany, więc potrzebujemy karty. Mam tutaj takie karty. No i teraz załóżmy, że Ty jesteś widzem, jesteś osobą, której pokazuję trik, a więc chciałbym, żebyś, nie wiem, możesz nadpotasować talię, oczywiście Ciebie tu nie ma, więc tego nie zrobisz. Może ja to zrobię za Ciebie. W taki sposób. Teraz chciałbym, żebyś zapamiętał, powiedzmy, tą kartę. Ja jej nie widzę. Ok. Może jeszcze potasuję. Chodzi o to, żebym zgubił tą kartę. Żebym nie wiedział, gdzie jest. To sobie jeszcze trochę, może w taki sposób, może jeszcze trochę. Ok, nie mam pojęcia, gdzie jest ta karta, no, najprawdopodobniej jest gdzieś tutaj w środku. Teraz tak, schowam talię do kieszeni, a Ty zastanów się nad liczbą od 0, od 1 powiedzmy do 10. 4. Ok, może być 4. Możesz też zmienić zdanie. Chcesz zmienić zdanie? 3. Dobra. Może być 3. Czyli tak naprawdę dałeś mi 3 szanse, żebym znalazł Twoją kartę. Patrzcie. Raz. Dwa. Trzy. Zanim jednak przejdziemy do wytłumaczenia, chciałbym, abyście zrobili tylko 2 kliknięcia. Jedno w subskrypcję, tutaj jest przycisk subskrypcji, a obok jest taki dzwoneczek, dzięki któremu będziecie zawsze dostawać wiadomość, informacje, jeśli ja wrzucę jakiś nowy filmik. Dzięki temu nic nie przegapicie, nic Was nie ominie. To tylko 2 kliknięcia, a wiadomo, że pomaga, bo im Was jest więcej, tym ja się bardziej cieszę. Cieszę się z każdego lajka, cieszę się z każdej subskrypcji. I wiadomo, że fajnie, bo wiem, że ktoś chce mnie oglądać. Dobra. Jeśli już zrobiliście te 2 kliknięcia, to przechodzimy do wytłumaczenia. Także jeśli macie już karty, jeśli macie jakąś osobę, najlepiej przeciwcie sobie przed lustrem. Także najpierw pokażecie komuś karty ze spodu, w tym przypadku 5 tref. Jedyne co musicie umieć, to tasować karty. Najlepiej sobie znaleźć kilka sposobów na to, żeby karta została, mimo tasowania, została w miejscu. Czyli chodzi o to, żeby ta karta 5 tref została przetransportowana na górę, a potem mimo tasowania ciągle tutaj była. Może pokażę Wam, o co chodzi. Pokazujemy 5 tref, tak? I teraz poprzez takie tasowanie, czyli ściągamy kartę z góry w dół, dochodzimy aż do końca. Możemy to robić też pakietami, nie musi być po kolei. Ważne, żeby właśnie tylko ostatnia karta trafiła na górę. Tu jeszcze była jedna, więc, ale i tak bym ona wylądowała na górze. Jeśli ktoś nie potrafi tasować w ten sposób, jest to bardzo proste. Łapiemy kartę tak, talię kart w ten sposób, tutaj, i ściągamy sobie po prostu do tej ręki. Bardzo proste. W ten sposób jest teraz 5 tref znowu na dole. Możemy to najlepiej robić szybko. Teraz karta jest na górze. Dzięki temu
możemy już teraz w tym momencie schować talię do kieszeni i teraz pokażę Wam, co się dzieje w kieszeni. Pytacie się kogoś o liczbę od 0, od 1 do 10 najlepiej. Ten trik nie jest też za długi. Tak naprawdę ktoś może powiedzieć obojętnie jaką liczbę, że zmieściła się w takiej liczbie, w tylu ilu jest kart, tak? Może powiedzieć 20, może powiedzieć 30, nie ma znaczenia. Najlepiej jak właśnie powie 5, 6, 3 do 10. Musicie też zapamiętać, w którą stronę wsadzacie talię do kieszeni, żeby Wam się nie pomyliło, bo będziecie wyciągać kartę ze spodu i to. Powiedzmy, że ktoś powiedział 5. Wsadziliśmy do kieszeni w ten sposób, czyli do 5 wyciągamy kartę stąd. Raz, 2, 3, 4 i jak już macie 5, no to wyciągacie kartę z góry. Proste, nie? Proste, ale robi wrażenie. Nauczyć się tego tasowania, a najlepiej nauczyć się kilku tasowań. Będzie to bardziej wiarygodne. Na początku, zanim pokażecie tę kartę, dajcie komuś do przetasowania, jeszcze będzie to jeszcze bardziej wiarygodne. Inne tasowanie, takie jak pokazałem tutaj, to na przykład takie tasowanie. Zawsze ten pakiet tutaj zostaje na górze, więc mimo tego karta nie zmienia pozycji. Na przykład mam tutaj 7 serce. Przetasuję i ta 7 zawsze jest na górze, więc nawet jak złączę te pakiety, te karty, 7 będę miał zawsze na górze. Analogicznie mam zrobić to z dołem. Najpierw ta karta ląduje, a na nią reszta. Jeszcze jedno tasowanie, takie jak było na, tak jak pokazywałem. Łapiemy w ten sposób, ściągamy górny pakiet z naszą kartą na górze, w przypadku to jest 9 kier. Ściągamy jeden pakiet i tutaj robimy sobie taką przerwę. Widać? Teraz możemy ściągać inne karty z góry, zachowując tą przerwę cały czas, aż dojdziemy do punktu, kiedy będziemy mogli wziąć ten cały górny pakiet, przenieść go tutaj i na górze mamy dalej 9 kier. Dzisiaj to na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że trik Wam się spodoba. Spróbujcie, czy Wam wyjdzie. Spróbujcie później na kimś. Potrenujcie, zobaczcie, że to fajna zabawa. A ja dzisiaj kończę ten odcinek. To dzisiaj